Cześć, witam Was bardzo serdecznie na najnowszym filmiku. I dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o naszym ślubie. I co? I chyba tyle. Chcesz coś dodać? Że mam strasznie bladą twarz w podglądzie. Dobra, ale lecimy. To już trudno, będę blady. Dobra, pierwsze pytanie to takie na rozgrzewkę. Cywilny czy kościelny? Kościelny. Cywilny, cywilno-kościelny. No cywilno-kościelny, tak, no bo jak się bierze, no tak, konkordatowy. Konkorda to, nie umiem wymówić. Nawet nie wiemy, jaki ślub chcemy. Jak nasz ślub się nazywa? No taki, że się idzie do kościoła, ale też się cywilne dokumenty ogarnie. Łączone, tak? Łączone, no, dokładnie. Dobrze, i... A czemu? Czemu? Czemu to kościelny, na przykład? Bo uważam, że bardziej ty chcesz. Tak? Nie wiem, czy bym, gdyby nie ty, zdecydowała się na kościelny. Bo Sara ma mniejszą cierpliwość do ludzi. Tak, tak. I musi ograniczać kontakty, które do końca jej nie odpowiadają. Dokładnie, czasem. Dokładnie. Dziękuję, że powiedziałeś za mnie. No ja twierdzę, że ksiądz to człowiek i każdy jest inny, więc w sensie ludzie tylko, też są... Tylko, że księża nie twierdzą, że są człowiekiem. Nie, są bez przesady. A, są ale też tacy. Tak samo jak i ludzi. Masz dziwnych, masz niedziwnych. Wiem. No wiem, Wiktor, ale unikam tych dziwnych ludzi, tak? No tak, ale no to my też będziemy unikać. No nie weźmiemy przecież ślubów w kościele, gdzie będzie jakiś dziwny ksiądz. Mam nadzieję, że nie. No nie, no raczej będziemy patrzeć na to. No troszeczkę przeraża mnie ten temat. Temat w ogóle nauk przedmałżeńskich i tego wszystkiego, co się tam dzieje naokoło. A, dlatego już z Wiktorem uzgodniliśmy, że to on będzie rozmawiał. Ja będę po prostu tam ciałem. Duchem. No to się okaże. No dobrze, a czemu ty? No bo no, cywilny, no bo... Nie, jakoś zawsze mi się po prostu bardziej podobały kościelne, ale to też może dlatego, że nie byłem nigdy na takim typowo cywilnym. Ja zawsze byłem na ślubie kościelnym, nigdy nie byłem na innym. I no nie wiem, jakoś to po prostu najbardziej mi się podobały, były takie bardzo uroczyste. Jakoś w urzędzie to w ogóle mnie się nie kojarzy z jakąś taką uroczystością. Siedzi się w urzędzie i tak dalej, jakoś jest jednak ustrojony. No ale jakiś cywilny, plenerowy. No tak, ale plenerowy może być też kościelny, ale plenerowy to odrzuciliśmy. Bo boimy się ze względu na pogodę, że będzie ale, średnio, bo w Polsce plenerowe śluby są ryzykowne, wiesz, no nie ukrywajmy. Są sale, gdzie oferują przecież śluby plenerowe i też mają miejsce takie, na przykład u nas pod Altą Altaną robią, w razie co. No tak. No dobrze, kiedy ślub i czy robimy poprawinę? Nie mów dokładnej daty. No za 2 lata około. Tak, w 26 roku już tak. Będziemy małżeństwem. Wakacje mniej więcej. No okresy nawet ciepły po prostu. Tak. Nie robimy jakoś tam w październiku, listopadzie, grudniu, tylko w okresie, kiedy jest spodziewamy ciepły. Się, że raczej będzie ciepło. I co jeszcze? A czy robimy poprawinę? Robimy poprawinę, bo no już mała dość była różnica. Może byś trochę zasłonił. Tak, troszkę. Oj. Oj. O, no teraz lepiej. To luks, dobra. Przerwałam ci z poprawinami. Tak, i robimy poprawiny. Czemu? No bo po prostu też była mała różnica cenowa. Chociaż no, to się trochę wszystko zbiera, no bo się zbiera i sala, wiadomo, i później jeszcze fotograf. Na ten kolejny dzień jakieś tam dekoracje. Zespół, tak więc no łącznie się jednak ta suma zbierze. Ale trochę tego nie przemyśleliśmy. My po prostu bardziej na początku policzyliśmy sam talerzyk, a dobra, niech będzie to. Ale nie, no dla mnie poprawiny są też fajne, bo nie ma się na weselu aż tyle czasu, żeby pogadać ze wszystkimi. Szczególnie jeżeli się nie zaprasza tam, nie wiem, 40-50 osób, tylko no trochę więcej. Ale my też mamy fajnie, bo nasze poprawiny będą w formie grilla, więc raczej będą one już takie po prostu na spokojnie, do posiedzenia sobie w ogrodzie z kiełbaską w ręku. No tak jest, bo nie chcieliśmy takich znowu przy stole, jak często to się odbywa, że po prostu dania z wesela są podgrzewane, jest znowu to samo na ten kolejny dzień i to samo orkiestra gra, jest generalnie taka kalka 1:1, to u nas będzie to trochę inaczej wyglądało. Tak. Znaczy nawet dość znacznie inaczej, mamy nadzieję. Ale też wszystko zależy od pogody, tak? No bo jednak grill wymaga fajnej pogody. Jeżeli nie, to są oczywiście inne opcje, ale no nie ukrywamy, że najbardziej liczymy na to, że nie będzie padało. Nie no, grill będzie, nieważne od pogody. Tak, tylko grill pytanie, będzie, w ogrodzie, no ale wiecie, jednak fajniej w ogrodzie niż w sali. Dobrze.
Na ile osób ślub? Na ile osób ślub? No, w okolicy 130 gości. W okolicy 130, co nie? Niektórzy, jak gdzieś tam oglądam treści ślubne, to się burzą, że Boże, jest 130 osób, ja nawet tyle nie znam, hurdur. Ale prawda jest taka, że mój tata ma łącznie, była ich tam łącznie szóstka. U twojego taty była no łącznie też, szóstka. Tak. To już tutaj od rodzeństwa robi się nagle 30 osób. No. Dosłownie. Gdzie jeszcze bierzcie pod uwagę to, że jeżeli na przykład moja ciocia ma dzieci i te dzieci są gdzieś tam w naszym wieku, no to też zaprasza się z osobami towarzyszącymi już, więc w ten sposób tak się tworzą. Jeszcze jeżeli te osoby towarzyszące mają dzieci, to już w ogóle, że naprawdę... Znaczy, bo bardziej się ludzie czepiają tego, że jak się nie zna danej osoby, jak się by nie wyszło z nią na kawę, to się nie zaprasza, no w sensie... Ale my nie zapraszamy też takich ludzi. My no tak, ale no też nie z każdym gościem, który go będziemy zapraszać, nie spotykamy się na kawę co miesiąc. No nie. No bo jeżeli tak by było, no to musielibyśmy zaprosić i właściwie tylko stricte najbliższą rodzinę, już taką właśnie najbliższą, plus najbliższych znajomych i tyle. To by było, nie wiem, ile osób, ze 30? Nie, i tak 40? Więcej. No nie, no z iloma się tak umawiasz, że się widzisz non-stop często? Z 30, 40 może osobami? No może, ale no i tak zapraszamy po prostu no może taką, troszkę więcej. Taką rodzinę, z którą faktycznie utrzymujemy kontakt, mimo że nie wychodzimy co miesiąc na kawę, no ale... No tak, albo nawet taką, którą kiedyś się dużo tego kontaktu utrzymywało i nadal się ma jakiś tam sentyment i się ich tak, lubi. Tak, ale ma, też jesteśmy w kontakcie, a nie, że wiesz, z kimś mieliśmy, nie wiem, 20 lat temu do czynienia i do ostatni raz rozmawialiśmy 20 lat temu i zapraszamy. Mhm. Takich osób w ogóle nie ma. No, ale i tak my skróciliśmy tam listę osób, bo mieliśmy jeszcze więcej, tak naprawdę. No tak. Co macie już załatwione? Salę to już mamy, no pierwsza była sala, rzecz jasna. Od dzisiaj fotografa. Nie, pierwsza umowa była z orkiestrą. Nie z salą. A no tak! Umowa była pierwsza z orkiestrą, no ale salą widzieliśmy, że i tak będzie ta umowa. Odpowiedzieliśmy na pytanie, czy zespół? Zespół. Ale dobra, no to później rozwiniemy, no ale no pierwsza była umowa z... Faktycznie zespołem. No ale salę mieliśmy już zarezerwowaną, tak jakby, tylko nie była jeszcze umowa podpisana, bo były tam trochę negocjacje i tak dalej. Bo tak naprawdę my pierwsze sale zaczęliśmy oglądać w październiku tamtego roku. Jeździliśmy. W styczniu podjęliśmy decyzję już tą konkretną wybieramy. I tak naprawdę od stycznia chyba do marca kilka razy jeździliśmy na tą salę i rozmawialiśmy z menadżerką, żeby trochę ponegocjować, dokładnie, porozmawiać. A tutaj to, a tutaj tamto. Na poprawinę dalej jeszcze umowy nie mamy. No. Mamy ale przekonały nas najbardziej takie było, jak to nazwać? Wedding day. Wedding day, dokładnie. Bo tak to się waliśmy między dwoma salami. Dwoma czy dwiema? Dwiema salami. Ja trochę żałuję, że nie pojechaliśmy do takiej jeszcze jednej, ale no w sensie no nie ma czego żałować, ale podoba mi się też. Możesz powiedzieć. No jak ona się nazywa? W Szczerym Polu, tak, bo nam się bardzo podobała, ale no cenowo też była droższa. Dużo. Cenowo była droższa i też na minus to, ale no akurat to się nie dopytałem, więc może tak nie jest, ale coś tam też było z deserami, że w ogóle jakby ich nie było, że była możliwość tylko tart wzięcia. Ale ładna jest, naprawdę jest ładna. Jak widzę takie przebitki, to nam się podoba jak najbardziej. Ale no tutaj w ogóle nie żałuję, że tutaj wzięliśmy, co nie? No tak, ale no tam też był problem z lokalizacją. Bo my byśmy no tak, mieli daleko tak, mielibyśmy daleko, no i to nie jest typowo... No bo my będziemy mieć w sali połączonej z hotelem, więc dodatkowo ta baza noclegowa jest fajna. Mają kadrę bardzo taką wyszkoloną. Ty, a co jest tutaj takie czarne? A to telewizor, dobra. Mają kadrę fajną, wyszkoloną. No i w ogóle nas kupili tymi dniami głównie, tak? Że podszedł do nas też w ogóle nie odpowiadamy menadżer albo dyrektor. A co? Jakie było wydanie? Co macie załatwione? No dobra, to ja popłynęłam. No to mamy salę. No to mamy salę, mamy właśnie orkiestrę, mamy... Fotografa. Prawie fotografa, dzisiaj. Dekoracje. No ano i tak. Powinniśmy mieć też film, ale... Film będziemy mieć w te wakacje na pewno ogarnięty. Nie, no to w lipcu może się jeszcze nawet uda.
ogarnąć to. No prawdopodobnie wiesz, początek sierpnia. Więc takie, no ale i tak no, najważniejsze rzeczy mamy gdzieś tam w miarę. No tak, po filmie będziemy pewnie jeździć po kościołach i ogarnąć, który nam dobrze się podoba. Na co zwracaliście uwagę przy wyborze sali? A, na to. Możesz się już rozgadać, że no, tak. No to teraz byliśmy, ty, to teraz. Tak, że byliśmy na tym wedding day, co nas w ogóle już totalnie przekonało. I sprawdźcie, czy może, jeżeli szukacie sali, to sprawdźcie takie wydarzenia, bo parę sal robi takie właśnie eventy mniej więcej, gdzieś tam załóżmy od listopada, grudnia do końca lutego, może czasami nawet marca. Na pewno Pałac Mała Wieś robi, na pewno nasza sala robi. No ale tam to mają dobre ceny też. Na pewno, na pewno tak, no bo w ogóle też informowaliśmy się, jeżeli chodzi... Informowaliśmy się o talerzyk w małej wsi, no i zmiotło nas planszy całkowicie. No ale trzeba przyznać, że tam menu było najlepsze i najwięcej było w cenie tego talerzyka. Ale zależy właśnie, bo te dwa menu, które były trochę tańsze, wcale mnie aż tak nie urwały. To najdroższe było bardzo fajne. Najdroższe to wtedy, to powiem wam, że w okolicy 1000 za osobę. To było to najdroższe, ono rzeczywiście robi wrażenie, bo tam bardzo dużo różnych rzeczy takich widać, że drogich. Ale tak? Tam nawet chyba zupa z raka była. Tak, tak, no tam już tam było grubo. Było porządnie. O czym ja mówiłam? A i te dni, i wiem, że właśnie Pałac Mała Wieś robi, jeżeli chodzi o łódzkie, to na pewno robi nasza sala, ale to już nie chcemy na razie zdradzać. I robi na pewno przysiłek Kresy w Bełchatowie. I generalnie pojechaliśmy na coś takiego i tam w ogóle już się zakochaliśmy, bo po pierwsze mieliśmy testowanie jedzenia takie, tak. I to było w ogóle za darmo, wyjściówki były za darmo. Widzieliśmy ozdobione sale, mogliśmy przetestować jedzenie. Byli różni podwykonawcy, fotografowie, DJ-owie, takie rzeczy, mogliśmy pójść, porozmawiać, zdobyć kontakty i tak dalej. Mnóstwo też osób proponowało niższe ceny w związku z tym dniem, więc też gdzieś tam były jakieś promocyjne te ceny. No uważam, że coś takiego jest strzałem w dziesiątkę i potem, mega to jest. I potem zdecydowaliśmy się już na tą salę, z tym, że no, wtedy już jeszcze rozmawialiśmy z menedżerką, tamto ustalaliśmy, w marcu gdzieś tam umowa była podpisana. I co nas przekonało? Przekonało głównie nas to, ale na co my ogólnie zwracaliśmy uwagę, to w jakiej to jest lokalizacji mimo wszystko. Z wielkim bólem serca dużo sal odrzuciliśmy z tego względu, że były za daleko i właśnie na przykład taką salą jest w Szczerym Polu, bo i chyba w Szczerym Polu też w ogóle ma taki dzień, coś mi się tak wydaje. Może mieć, no, ale było daleko od nas, ponad godzinę chyba drogi. Tak, ponad godzinę drogi. Druga sprawa, interesowało nas jedzenie. Czy to jedzenie jest typowo polskie, że jedzenie jest składzone na półmiskach, czy jest serwowane, bo my chcieliśmy mieć obiad serwowany i chcieliśmy to jedzenie mieć ciekawsze, żeby się coś działo, a nie wiecznie ten rosół, kotlet schabowy i później zrazy wołowe i przed siebie, tak? No tak, jakbyśmy nawet w jednej sali, to była co prawda miła pani, no prawda, ale no tak mówiła, że... Da bo się ja powiedziałem tak, że wszystko, znaczy nie, że nie o to mi chodzi. Że powiedziałem, żeby coś jednak na te poprawiny było innego niż na weselu, no to ona powiedziała, że na weselu może być schabowa, a na poprawinach schabowy z serem, wieczarkami. No dla mnie to jednak jest jakoś. Nie o to chodziło. No tak, jakoś to jest inne, ale nie o to chodziło, więc. Tak. Ale ona też odpadła z innych powodów tamto sera. I my lubimy bardzo polskie jedzenie, ale po prostu każde wesele jest takie kopiuj w klej i my chcemy coś innego wreszcie. Tak. Prowadzić, więc na to zwróciliśmy uwagę. Zwróciliśmy uwagę i to był czynnik decydujący na kontakt z salą, na to jacy ludzie pracują, jak się z nimi rozmawia, czy da się z nimi dogadać, czy podchodzą profesjonalnie i powiem wam szczerze, braliśmy oprócz naszej sali bardzo mocno inną salę pod uwagę i tamta sala odpadła przez kontakt z właścicielem, który był... Znaczy po prostu był specyficzny. Specyficzny. Nawet tak? Ciężko to inaczej określić. Tak, i z tego powodu zrezygnowaliśmy. No tutaj też super, że jest piękny ogród, na co ja na przykład zwracam uwagę, na piękny ogród i ja bardzo mocno... No tak, ale to właściwie każdą salę patrzyliśmy, żeby miała jakąś tam też tę naturę. Tak, ale na co ja jeszcze bardzo zwracam uwagę, to to, żeby sala miała okna, to chciałam powiedzieć, żeby sala miała okna z widokiem na piękny ogród i żeby to była sala z dużą ilością pokoi. Tak, bo to też dla nas było ważne, szczególnie jak właśnie robimy poprawiny, to żeby goście mieli gdzie spać.
Tak. I chyba na tyle. Tyle, no i to jedzenie to my, nie to, że z polskiego rezygnujemy, bo będzie telwiski stół, będzie też polskie jedzenie, tylko po prostu będzie każde właściwie jedzenie. Będzie azjatyckie, włoskie, polskie, no i też jakieś inne wpływy europejskie i tak dalej, więc po prostu będzie każde jedzenie. Po prostu faktycznie zrobiliśmy to tak, żeby było i właśnie jeden posiłek włoski, jeden posiłek azjatycki, jeden posiłek polski. Żeby dla każdego coś dobrego. Serwowany obiad. Tak, jeden elegancko serwowany. Kiedy zaczęliście planować ślub? No to tutaj już powiedzieliśmy, że zaczęliśmy planować w październiku tamtego roku. I byliśmy pierwszymi osobami, które pytały się o 2026 rok. Zależy na jakiej sali? Na tej, którą wzięliśmy. Na tej, na którą wzięliśmy. Tak, ale ostatecznie byliśmy drugą rezerwacją ślubu w tym samym dniu. To znaczy, bo tam to miejsce ma dwie sale i już ta pierwsza była zarezerwowana przed tym jak... Znaczy była już podpisana umowa przed tym jak my... Podpisaliśmy umowę. A w ogóle to też jest ciekawa sprawa, no bo jak my w październiku jeździliśmy i na przykład do tej sali, co my przyjechaliśmy, zapytać o 26 rok, to panie były w szoku, że w ogóle ktoś już się pyta o 26 rok, a byliśmy na drugiej sali i powiedzieliśmy o 26 roku, to pan powiedział, że w czerwcu jest chyba jeden termin tylko. Mhm. Że tam, ale w większości, no w 90% jak się pytaliśmy później usługodawców czy coś, to raczej każdy to na luzie. Ale na przykład zespół też trafiliśmy ostatnią datę. No tak, zespół trafiliśmy ostatnią datę. Więc to jest taka ruletka, szczerze mówiąc. No, dlatego ten film musimy też ogarnąć. No. Czy bierzecie wedding plannerkę? Nie. Prócz dnia koordynacji ślubu. Wesela. Tak, wszystko robimy raczej sami, jeżeli chodzi o organizację, dlatego że my dużo usługodawców też mieliśmy wcześniej już gdzieś tam ustalonych, to co byśmy chcieli, co nam się podoba, więc dla nas to nie jest żaden problem. Jedyne co, to faktycznie będzie wedding plannerka w dniu ślubu, przez cały ślub, całe wesele, żeby to wszystko koordynowało. Żebyśmy mieli po prostu święty spokój. Tak, żebyśmy mieli święty spokój, żebyśmy się faktycznie wybawili i ona będzie od... Wszystkiego, od organizacji tego wszystkiego dalej i fajnie. I też super, bo to jest osoba, która też jest menadżerem, to jest osoba, która też jest tam menadżerem, jeżeli chodzi o salę, więc no fajnie pod tym kątem, że ona i tak na bieżąco wszystko wie i tak trujemy jej nieźle dupę. Ale ona to już się chyba przyzwyczaiła. Nie, teraz ma spokój. Tak, teraz ma, nie no, bo teraz jest trochę dajemy luzu, bo jest okres weselny, tak? Tak. Wrzesień nastąpi i będzie halo. No, ale... Nie, no, większość to... ogarnięta później na pewno przed ślubem będzie więcej jeszcze. No tak, tak, ale właśnie na przykład trzeba z nią porozmawiać na temat tego oświetlenia jeszcze. Mhm, tak, tak. I jeszcze mamy dużo tam... Naświetlenie i poprawienie. Tematów. Okej, okay. I ostatnie pytanie, czy planujecie sesję plenerową? Sesję plenerową? Tak, po ślubie. No tak. Okej, okay, dobra, pa! Tak. Może teraz ty bardziej. Tak, planujemy sesję plenerową po ślubie. Planujemy też narzeczeńską. Planujemy też narzeczeńską, żeby się bardziej gdzieś tam oswoić z aparatem, z fotografem i tak dalej. Zresztą uważam, że to jest też taka fajna pamiątka. I co, w ogóle teraz w ten weekend mieliśmy spotkanie z panią fotograf i tak sobie pomyśleliśmy, ona nam tak zarzuciła temat jakiejś takiej sesji wyjazdowej, gdzie Wiktor już się napalił na jakąś Wenecję czy inny Rzym. Ja na Wiedeń. A no tak, przepraszam, na Wiedeń, ty na Wiedeń, ale ja na przykład bardziej bym wolała... Na Sera, na Wenecję albo na Rzym. Nie, nie żartuję. Nie, ja... Sera coś ja, tam z przyrodą by chciał. Ja wolę zdecydowanie bardziej w naturze, o zachodzie słońca. Ja to najchętniej to bym nad morze pojechała. I zrobiła sesję. No to do Sopotu. Tak? To idziemy. Sopot, spoko. No to ustalone, słuchajcie, sesja plenerowa małżeńska w Sopocie. To narzeczeńska w tym Wiedniu. Dobrze, może być. Ja naśmieję się wtedy, nie wiem, zobaczymy. Ale tak, planujemy i wydaje mi się, że to jest naprawdę super taka pamiątka. I generalnie uważam, że na zdjęciach czy na filmie nie ma co oszczędzać, bo to naprawdę na lata jest wspomnienie. No, a jak ja w ogóle jeszcze, bo dodaliśmy się na te takie grupki na Facebooku ślubne. Moje ulubione. Moje ulubione. I jak tam czytam, to naprawdę niektórzy są tak oszukiwani przez tych usługodawców, przede wszystkim jeżeli chodzi o fotografów czy filmowców, że aż strach.
Po prostu. To znaczy? To znaczy, że wie, że ludzie podpisali umowę. A, i że nie wysyłają mają na przykład, tak. Po ślubie, no to ja bym się zapłakała chyba. No tak. To straszne, naprawdę straszne. I tym niemiłym akcentem kończymy. Jeśli macie jeszcze do nas jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Odpowiemy, więc zostawiamy wam tą możliwość w komentarzach. I cóż, do zobaczenia. Pewnie będziemy jakoś aktualizować z biegiem miesięcy. Na pewno. Tudzież lat. No tak, bo to 2 lata jeszcze do przodu. No. To co? Do zobaczonka. Tak jest.